tak w roku 2017 wygląda dzielnica Whitechapel. Jest 31 sierpień roku 1888 i to właśnie wtedy pierwszy raz atakuje Kuba Rozpruwacz, pierwszy seryjny morderca, który zdobył sławę światową. Do dzisiaj nie wiadomo, kto był Kubą Rozpruwaczem, ponieważ nigdy nie udało się złapać tego seryjnego mordercy z Whitechapel. Dzisiaj przejdę się jego śladami. Zapraszam na nowy odcinek Urban w Londynie. Jest 31 sierpnia 1888 rok, czwarta rano, Bucks Row, a dzisiejsza Durward Street. Wygląda na tak. I tam, jak widzicie, tą budowę, takie białe coś przed nami, tam był kiedyś dom. I właśnie w bramie tego domu znaleziono zwłoki Mary Ann Nichols, lokalnej prostytutki. Na ciele miała bardzo dużo ran kłutych i szarpanych, prawdopodobnie od jakiegoś dużego noża. A tak w roku 2017 wygląda dzielnica Whitechapel. Kiedyś była to dzielnica imigrantów, Irlandczyków i Żydów. Dzisiaj także jest dzielnicą imigrantów, tyle że głównie z Bangladeszu. Tak w całej okazałości wygląda główna ulica Whitechapel. A jaka była główna ulica Whitechapel w roku 1888? Była to najgorsza ulica w całym Londynie. Ulica oraz dzielnica. Kradzieże, rabunki, może nie morderstwa, ale kradzieże i rabunki były na porządku dziennym, morderstwa bardzo często były tutaj notowane. Po pierwszym ataku Kuby Rozpruwacza w Whitechapel zaczęła się wielka panika. Panika wśród kobiet, ale przede wszystkim wśród prostytutek. One od tamtego momentu czuły się po prostu tutaj niebezpiecznie. A na dodatek wszystkie media, które wtedy były, były to oczywiście gazety, wszystko to podkręcały. Był to czas, kiedy gazety zaczynały drukować kolorowe ilustracje i prawie na każdej gazecie ukazującej się w tamtych dniach na pierwszej stronie był taki Kuba Rozpruwacz. Bardzo ciemna postać, przeważnie z nożem w ręku. Dzisiejsze Whitechapel to takie bloki, ale bardzo łatwo można znaleźć tutaj domy, które pochodziły właśnie z epoki Kuby Rozpruwacza. I najlepszym przykładem jest ten budynek. Dlaczego ten budynek? Już wam pokazuję, bo jest datowany na rok 1888. Na Hanbury Street znaleziono ciało Annie Chapman i najprawdopodobniej to ofiara przyprowadziła Kubę Rozpruwacza w to miejsce, no bo jak i poprzednia ofiara także była prostytutką. Z racji wykonywanego zawodu ofiara bardzo dobrze musiała znać tą okolicę, a prawdopodobnie Kuba Rozpruwacz poznał ofiarę tutaj niedaleko, bo za rogiem w pewnym pubie, o którym powiem później. A ciało Annie Chapman no było bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, porozrywane. I obok ofiary leżały jej wszystkie wnętrzności. Kiedyś ta uliczka nie była tak ruchliwą, jak jest teraz.
bo główna ulica, tak naprawdę ta bardzo ruchliwa, była o tam daleko, a ta ulica była jedną z ciemniejszych uliczek tutaj w Whitechapel. Zastanawiacie się pewnie, skąd przezwisko tego seryjnego mordercy, Jack the Ripper. Już wam mówię, Jack the Ripper wziął się w sumie po drugim morderstwie, po morderstwie Annie Chapman. Do prasy zaczęły napływać listy. Listy ponoć właśnie od seryjnego mordercy, który ze szczegółami opisywał swoje zbrodnie. Podpisane były właśnie Jack the Ripper, czyli Kuba Rozpruwacz. Teorii i legend na temat Kuby Rozpruwacza jest naprawdę wiele. Napisano na ten temat wiele książek, nakręcono wiele filmów. Ja ostatnio przeczytałem coś takiego jak autobiografia Kuby Rozpruwacza. I tą autobiografię napisał niejaki James Carnack 40 lat po tym, jak mordował swoje ofiary. Jedno, co jest ciekawe, co w tej książce pisze autor jako rzekomy Kuba Rozpruwacz, dlaczego mordował on te kobiety? I wiecie, jaka jest odpowiedź, dlaczego je mordował? Mordował je o tak, po prostu. Tak po prostu, bo miał taką fazę, żeby zabić osobę i miał fazę ponoć na krew. Skończył studia medyczne, więc widok rozbryzganej krwi no, nie ruszała go. A dlaczego wybierał prostytutki? Prostytutki, jak on to tłumaczy, wybierał z prostego powodu. Za prostytutkami nikt nie tęskni, nikt nie będzie za nimi płakał. Więc będą to takie ofiary, powiem, szybko zapomniane. Jednak tak się nie stało i autor książki był w błędzie. Zresztą polecam wam tą książkę. Nie nawet jako książka oparta na faktach, tylko bardziej historia i przekazanie tego, jak mogło wyglądać mordowanie prostytutek tutaj w Whitechapel w Londynie w roku 1888. Trzecie morderstwo. Jest 30 września. Jesteśmy w Dunfield Yard przy Birner Street, obecnie Henriquez Street. To tutaj, na tej ulicy, była kamienica, gdzie odnaleziono ciało kolejnej prostytutki, Elizabeth Stride. Poza podciętym gardłem, ofiara nie miała żadnych charakterystycznych ran dokonywanych wcześniej przez Kubę Rozpruwacza. No i dlatego zaczęto snuć jakieś spekulacje, że to może jednak nie jest ten Kuba Rozpruwacz, że może to jest jakieś inne morderstwo. Były także spekulacje takie, że Kuba Rozpruwacz mógł zostać spłoszony. Tam znajduje się główna ulica, Commercial Road, yard, w którym odnaleziono zwłoki. Znajdowały się chyba prawdopodobnie tutaj po prawej stronie, choć na 100% nie jestem pewien. Ta ulica jest bardzo krótka i no możliwe jest, że Kuba Rozpruwacz został spłoszony przez jakiegoś przypadkowego przechodnia, może policjanta, który właśnie przechodził sobie tą drogą. Został spłoszony. No i nie dokończył swojego dzieła. Dokończył na pewno kilka godzin później. Tej samej nocy, co Elizabeth Stride, zginęła kolejna prostytutka. Około godziny 4:45 zwłoki Catherine Eddowes odnalazł niecałą milę od poprzedniego miejsca policjant na Maitrey Street, albo raczej Maitrey Square, który w tamtych czasach był tutaj. Wyobraźcie sobie, że morderca podciął gardło kobiety, pociął jej twarz, rozciął brzuch, na zewnątrz wyciągnął wszystkie jelita. Ja pierdzielę, hardkorowo. Jeszcze tam usunął macicę i usunął kawałek nerki. Jak widzicie, niezły psychol był z Kuby Rozpruwacza. A dzisiaj Maitre Square znajduje się w samym City of London. No i wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał w 1888 roku. Ale to nie koniec tej historii. Nie był to koniec, ponieważ o godzinie 3:00 tutaj na tej oto ulicy, Goulston Street, znaleziono fartuch Catherine Eddowes z
antysemickimi hasłami, a sam fartuch został zostawiony w jednej z bram, tutaj właśnie na tej ulicy. Jak widzimy, ulica się zmienia teraz, ale kilka starych zabudowań pozostało, więc ta brama mogła na przykład wyglądać jak taka oto brama. Ostatnie morderstwo Kuby Rozpruwacza. Jest 9 listopad roku 1888. Do mieszkania przy Miller's Court, który znajdował się tam, jak teraz widzicie tą budowę. Wcześniej to był rząd wiktoriańskich budynków z małą uliczką po środku, bardzo ciemną. Do domu przy Miller's Court, w której mieszkała Mary J. Kelly, przychodzi jej landlord po pieniądze i co znajduje? Znajduje zwłoki tej oto dziewczyny. Wiecie, gdzie prawdopodobnie ta ofiara została zwabiona? Została ona zwabiona w tym oto pubie na rogu, który dzisiaj nazywa się The Ten Bells i tak samo nazywał się w roku 1888. Tyle, że nie był to taki normalny pub, tylko był, bym tak to powiedział, taki zajazd, dom publiczny, nie wiem, coś może jak dzisiaj Kokomo. No i właśnie to tutaj Mary Jane Kelly poznała swojego przyszłego mordercę i razem z nim udała się na ulicę Dorset Street, która była tam, do swojego mieszkania w Miller's Court. No i tam została zamordowana. Oficjalnie Mary Jane Kelly jest uważana za ostatnią ofiarę Kuby Rozpruwacza. Dlaczego? Ponieważ już później zdarzały się oczywiście morderstwa tutaj w Whitechapel, ale no nigdy one nie były takie same jak przez ostatnie 3 miesiące. W tamtych czasach było bardzo trudno udowodnić komuś winę, a szczególnie no takiemu legendarnemu mordercy, seryjnemu mordercy jak Kuba Rozpruwacz. W tamtych czasach Scotland Yard musiał mieć niezbite dowody. Niezbite dowody w postaci świadków, naocznych świadków, albo tego, że złapią jakiegoś podejrzanego i on sam do tego się przyzna. Niestety, jak wiemy, tak się nie stało. No i na sam koniec pytanie, na które odpowiedź, no niestety, nie istnieje. Kto był tym słynnym Kubą Rozpruwaczem? Teorii oraz podejrzanych jest mnóstwo. Żeby chociaż większą część wymienić, musiałbym naprawdę poświęcić chyba 30 minut vloga tylko na to. Ja znalazłem bardzo fajne 4 postacie, które były potencjalnymi, albo które mogły być potencjalnym Kubą Rozpruwaczem, tak zwanym Jack the Ripper. I wśród tych 4 osób było aż 3 Polaków. Jednym z nich był Seweryn Kłosowski, który w roku 1887 wyemigrował do Londynu i zamieszkał tutaj w tej dzielnicy Whitechapel. Pracował on tutaj jako fryzjer, no i mógł mieć kontakt z nożami i no niezłe skillsy w ich obsłudze. Drugim podejrzanym był Żyd polskiego pochodzenia, Aaron Kośmiński. Tyle, że no z Aaronem to taka troszeczkę ciężka sprawa, bo generalnie Aaron był kolesiem no troszeczkę chorym umysłowo. Większość swojego życia spędził w szpitalu psychiatrycznym tutaj w okolicy. Przejawiał on agresję, ale czy tak w 100% mógłby on być właśnie tym Kubą Rozpruwaczem? Tego Scotland Yard nigdy, ale to nigdy nie odkrył. Trzecim podejrzanym był John Pisner, Żyd polskiego pochodzenia. John Pisner mieszkał i pracował tutaj w Whitechapel. Był szewcem. No i nosił taki bardzo charakterystyczny skórzany fartuch. Skórzany fartuch, który był ponoć według świadków. Świadków było raczej mało. Według świadków był noszony właśnie taki fartuch przez Kubę Rozpruwacza. Jednak John Pisner miał silne alibi, ponieważ w tym czasie, jak było to morderstwo,
o które on był oskarżany, on spędzał ten czas akurat z rodziną. No i widocznie to alibi było na tyle wystarczające, że policja mu odpuściła i dała sobie z Johnem Pisnerem spokój. Ostatnim moim podejrzanym, a w sumie to najciekawszym, jest, a raczej był, Victor Albert, ówczesny wnuk królowej Wiktorii. Dlaczego był podejrzany? No bo Victor Albert bardzo lubił w tamtym czasie przychodzić sobie tutaj do dzielnicy Whitechapel. W jakich względach? Chyba wiadomo, raczej na dziewczynki, chociaż bliżej miał Soho, więc jak widzicie, nawet członek rodziny królewskiej był podejrzewany, że mógł być Kubą rozpruwaczem, słynnym Kubą rozpruwaczem. A kto tak naprawdę był słynnym Kubą rozpruwaczem, to wie tylko prawdziwy i ten jedyny Kuba rozpruwacz, który swoją tajemnicę wziął do grobu, a także ofiary Kuby rozpruwacza. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Łapka w górę, dajcie suba. Ja jeszcze pokręcę się tutaj troszeczkę po Whitechapel, a was zapraszam już na kolejny odcinek Urban w Londynie. Trzymajcie się, cześć. Thank you.